Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń cały czas są wybory samorządowe i już oficjalne wyniki, które ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, ale już właściwie wszyscy myślą o tych następnych zbliżających się wyborach. No, mamy maraton w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, bardzo ważne i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. Ostatnie odbyły się w 2019 roku i wtedy PiS wygrał te wybory, 27 mandatów uzyskał, Koalicja Europejska 22 mandaty, a wiosna, jeszcze wtedy istniejąca wiosna Roberta Biedronia, 3 mandaty. W sumie 52 mandaty były do wzięcia, z tym, że jeden był zawieszony, ponieważ czekano, aż Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej i w momencie, kiedy wyszła, ten 52 mandat objął pan Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no rzeczywiście te wyniki były imponujące. 2019 rok, kolejne wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość wybory. Zobaczymy, jak będzie teraz. I pytałam o to, jaką linię przyjmie Prawo i Sprawiedliwość programową w tych wyborach, pana Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, i powiedział na naszej antenie przede wszystkim o pakcie migracyjnym i o Zielonym Ładzie. Posłuchajmy, pakt migracyjny pierwszy. Odejście od Zielonego Ładu to jest sprawa podstawowa. Kolejna rzecz to pakt migracyjny. Pamiętajmy o tym, że środowiska polityczne, które dziś dominują w Brukseli, są za przyjęciem paktu migracyjnego. Pakt migracyjny, pani komisarz Johansson, która jest komisarzem do spraw migracji, mówi publicznie o tym, że 4,5 miliona przybyszów z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu Europa ma rocznie przyjmować, a pakt migracyjny ma ich rozdzielać do poszczególnych państw, więc trzeba się temu wyraźnie sprzeciwiać. Nie sprzeciwi się temu ani PO, ani PSL, ani Lewica, bo oni akceptują te rozwiązania, nawet jeżeli teraz może się od nich dystansują, ale dystansują się tylko w kampanii wyborczej. Więc o tych zagrożeniach będziemy mówić i będziemy też bardzo mocno podkreślać, że kiedy my rządziliśmy, na to się nie godziliśmy. Więc właśnie, pierwsza sprawa, pakt migracyjny, drugi Zielony Ład. Zielony Ład, przeciwko któremu tak masowo protestują rolnicy, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. O tym też Mariusz Błaszczak mówił na naszej antenie. Będziemy mówić o tych zagrożeniach, które niesie z sobą polityka Komisji Europejskiej, zdominowana przez środowiska polityczne, które dziś w Polsce rządzą, bo przecież oni są z tych środowisk politycznych. Manfred Weber kilka tygodni temu, Manfred Weber to niemiecki polityk, który stoi na czele Europejskiej Partii Ludowej, a w tej Europejskiej Partii Ludowej jest zarówno PO, jak i PSL, mówił, że Zielony Ład to jest program Europejskiej Partii Ludowej. Zielony Ład, który, jeżeli zostanie wdrożony, doprowadzi do katastrofy polskie rolnictwo, a więc zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu naszej ojczyzny, ale także doprowadzi do katastrofy kieszenie zwykłych Polaków, bo będzie skutkował tym, że wzrosną ceny energii. A więc odejście od Zielonego Ładu to jest sprawa podstawowa. A naszym gościem jest Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, EKR, który wielokrotnie na naszej antenie ostrzegał przed tymi dwoma zagrożeniami, które niesie z sobą polityka Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Czy pan podziela opinię pana Mariusza Błaszczaka, że to są dwa nurty, które powinny być w kampanii do Parlamentu Europejskiego szczególnie akcentowane przez Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście tak. Na pewno klimat i na pewno migracja, czy migracja i klimat. Ale przede wszystkim matka wszystkich problemów, to znaczy zmiana ta pełzająca i zamierzona poprzez zmianę traktatów, zmiana ustroju Unii Europejskiej, odejście od Unii suwerennych państw na rzecz superpaństwa. Czyli wyraźny sprzeciw przeciwko temu zamiarowi, który teraz jest wyciszony, ponieważ boją się poddać pod osąd obywateli partię głównego nurtu ten projekt zmiany traktatu. Wiedzą, że on wzbudzi kontrowersje i opór, więc milczą, chcą to zrobić po wyborach, nie poprosiwszy o mandat demokratyczny w tej materii. Także temat numer jeden,
super państwo, zmiana traktatów, my jesteśmy przeciw. Numer dwa, imigracja, która powinna być dużo bardziej stanowczo kontrolowana, w zasadzie zero imigracji nielegalnej. Dlatego będziemy głosowali jutro tu w parlamencie przeciwko paktowi migracyjnemu i azylowi, podczas gdy rządząca koalicja będzie głosowała za, polska rządząca koalicja. Wreszcie rolnictwo, które jest związane z klimatem, ale generalnie biorąc, próba demontażu wspólnej polityki rolnej poprzez liberalizację handlu z Ameryką Południową i z Ukrainą, co jest tylko pretekstem, żeby tą politykę zdemontować. To byłby czwarty temat, czyli traktaty, migracja, klimat, rolnictwo, czyli kwadryga tematów, którymi będziemy szli do wyborów w Parlamencie Europejskim. Myślę, że Polska, nie wiem, czy pan podziela moje zdanie, panie ministrze, myślę, że Polska, polscy wyborcy są w trochę lepszej sytuacji niż wyborcy Unii Europejskiej, dlatego że my o tych tematach mówimy już od dłuższego czasu, ostrzegając Polaków, co może nas czekać. Być może polscy wyborcy, którzy swoje głosy oddadzą w czerwcu, są bardziej uświadomieni, jeżeli chodzi o te zagrożenia. Ale wróćmy jeszcze do roku 2019. 27 mandatów na 52 to był bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy opozycja ówczesna, dzisiejsi rządzący szli razem w ramach Koalicji Europejskiej. To była i Lewica, i Wiosna Biedronia, i PSL, i oczywiście Koalicja Obywatelska, i zdobyła tych mandatów nieco mniej, bo 22. Natomiast teraz prawdopodobnie nie pójdzie w takiej koalicji szerokiej. Myśli pan, że to są większe szanse dla Prawa i Sprawiedliwości, a mniejsze dla dzisiaj rządzącej koalicji 13 grudnia takie podzielenie się osobno Trzecia Droga, osobno Lewica, osobno Koalicja Obywatelska? Po pierwsze, nie można porównywać tamtych wyborów i dzisiejszych, ponieważ w tamtych wyborach ani Lewica, ani Polska 2050 Hołowni, ani Konfederacja nie wchodziła. W związku z czym ten kawałek tortu był do podziału między PiS i Koalicję Europejską, jak to wtedy się nazywało. No, trzy mandaty urwał Biedroń. Czyli tak, no ale to było śladowe. Także w tej chwili dużo więcej partii wprowadzi europosłów. W związku z czym, gdyby ekstrapolować wyniki wyborów samorządowych, które właśnie się domknęły, gdyby taką symulację przeprowadzić, to PiS miałby 20 mandatów. A mniej, przynajmniej z pamięci teraz mówię, to są dane symulacji pana Marcina Palady, bodajże 18, Hołownia i Trzecia Droga, tak, po 4 bodajże, i Konfederacja. Także jeżeli więcej partii wchodzi, to każdy dostaje relatywnie mniej. Natomiast no, są duże szanse, że zachowa tą pozycję największej, najliczniej reprezentowanej partii w Parlamencie Europejskim i broniącej polskich interesów, Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale to jest ubytek w porównaniu z rokiem 2019. Ja wiem, tylko mówię ubytek, dlatego że więcej chętnych do dzielenia ciasta, bo tamci nie przekroczyli progu albo w ogóle nie wystartowali samodzielnie. No ale tak, ale biorąc całą mastę 52 mandaty, to 53, to panie ministrze, jednak jest prawica w mniejszości w takim układzie. A przecież mówi się o tym, że wszystko wskazuje, iż w Unii Europejskiej ten zwrot na prawo jest wyraźny i być może okaże się, że w innych krajach te partie bardziej konserwatywne zdobędą więcej mandatów. To dlaczego u nas mniej? Ja rozumiem, że jest więcej partii, ale może tą propagandę partyjną trzeba zrobić prounijną, ale w naszym rozumieniu Unii bardziej energiczną w tej całej kampanii. Jest o co walczyć. W Polsce się popełnia zasadniczy błąd, zarówno w odczytaniu wyborów sejmowych, jak i teraz samorządowych. Nie można przeciwstawiać Prawa i Sprawiedliwości wszystkim innym partiom od lewa do prawa, czyli wszyscy przeciwko jednemu. Nigdzie w żadnym kraju europejskim tak nie ma. I w każdym kraju europejskim zwyciężająca partia, tak jak PiS w sejmowych wyborach i teraz samorządowych, gdyby wszyscy inni się przeciwko niej zjednoczyli, by nie rządziła ani CDU, ani SPD, ani pani Meloni, ani pan Macron. To jest absolutna anomalia, żeby wszyscy przeciwko jednemu występowali niezależnie od
swoich programów politycznych i profili politycznych. Także trzeba porównywać partie, a nie wszyscy kontra jeden. I z tego punktu widzenia wynik taki, jaki wynika, jaki można wysnuć z tych symulacji, nie jest złym wynikiem. Nadal jest dobrym wynikiem. No, porównam chociażby, jest lepszym wynikiem niż Fratelli d'Italia, którzy rządzą Włochami, którzy mają według sondaży 28%. A o żadnych sondażach, nawet, a w tym sondażu w cudzysłowie, jakim były wybory samorządowe, PiS Zjednoczona Prawica osiągnęła 34%. Także trzeba patrzeć na rozstrzał i rozdział miejsc i głosów i procentów między poszczególne partie, a nie PiS kontra wszyscy, czy wszyscy kontra PiS. Rozumiem. Czy sądzi pan, że po tych wyborach czerwcowych ta grupa posłów konserwatywnych, która jest w stanie, no może nie przeciwstawić się, ale spróbować zahamować te zmiany, które są niekorzystne z naszego punktu widzenia, z pana oceny i z tego, o czym mówiliśmy tutaj wielokrotnie na antenie telewizji w Polsce, czy znajdzie się taka grupa, czy to będzie na tyle silna grupa, żeby móc wpływać i na zatrzymanie pewnych procesów, odwrócenie, zatrzymanie, niekontynuowanie, ale także na wybór władz Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej w postaci komisji. Zależnie od tego, jak to silne przesunięcie będzie, tym większy będzie wpływ. Znaczy może się tak zdarzyć przy tym przesunięciu, który wynika z sondaży, że bez poparcia prawicy nie będzie można wybrać Komisji Europejskiej. W tej chwili konserwatyści to jest 60 kilka mandatów, Tożsamość i Demokracja to jest 70 kilka, natomiast przybywa obu grupom sumarycznie około 60 mandatów. To jest niesamowicie wielki skok, zresztą bardzo niepokojący partię głównego nurtu. I w sumie te dwie partie, gdyby mechanicznie i czysto teoretycznie je połączyć, byłyby pierwszą, największą grupą, bo by razem miały 180 mandatów, 2 razy 90. Zależnie od rozkładów, nie wchodzę w szczegóły, czyli wyprzedziłyby Europejską Partię Ludową. Także prawica wzrośnie, pytanie na ile i na ile będzie mogła rozdawać karty, na pewno w dużo większym stopniu niż w obecnej kadencji i już dzisiaj wpływa na rozstrzygnięcia, już w tej chwili następuje wycofywanie się z pewnych części Zielonego Ładu, już dzisiaj ten zielonoładowy gorący kartofel, nikt się nie chce przyznać do jego ojcostwa. No, z imigracją będą potężne problemy, z przegłosowaniem tego zobaczymy jutro na plenarce tutaj w Parlamencie Europejskim. Także te główne elementy tej mijającej kadencji, czyli polityka klimatyczna, polityka migracyjna, odgałęzienie polityki klimatycznej, czyli sprawy rolnictwa, no i sprawy traktatowe, które tchórzliwie partie głównego nurtu skryły po to, żeby zrobić to potem bez demokratycznego mandatu. W tych wszystkich problemach, w tych wszystkich obszarach, które wymieniłem, czterech, jest już następuje wahnięcie. Kiedy dzisiaj czytam program wyborczy Europejskiej Partii Ludowej, on po prostu kradnie tezy mojej frakcji europejskich konserwatystów, jeśli chodzi o politykę migracyjną, politykę klimatyczną również. Wzywa do pauzy, wzywa, jeśli chodzi o politykę migracyjną, do twardej jej wersji. Pytanie, czy szczerze? Moim zdaniem nie. Jak dostaną mandaty, to potem zrobią to samo, co dotąd. To znaczy pójdą na te rozstrzygnięcia lewicowo-liberalne, a nie prawicowe, ale dzisiaj chcą szukać wyborców. Alternatywą dla tej błędnej linii w polityce klimatycznej, polityce rolnej, polityce migracyjnej jest prawica. Musimy kończyć, panie ministrze, ale będziemy się teraz w tym gorącym wyborczym już właściwie okresie częściej spotykali i będziemy rozmawiali także może przy następnej rozmowie o szansach tej pani, która się pojawiła niedawno na ekranie, bo media zachodnie donoszą, że coraz bardziej traci poparcie Ursula von der Leyen, więc może rzeczywiście nie spotka nas to nieszczęście w postaci jej ponownej kadencji. Jutro głosowanie nad paktem migracyjnym. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo. Jacek Saliusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie pośle, a my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.